Dzień dobry Państwu. Witam w Femin ABC. Nazywam się Anna Dryjańska i mam przyjemność dzisiaj w Państwa imieniu przepytać Kazimierę Szpukę. Witamy. Kazimiera Szpuka jest członkinią zespołu redakcyjnego Encyklopedii Gender, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarna Owca. Jest to to wielkie tomiszcze, które Państwo widzicie na stole. I możecie go dzisiaj kupić w bardzo ograniczonej ilości, dlatego że, jak się okazało, jest niezwykle popularna i konieczny jest dodruk, co nas bardzo cieszy. Kazimiery Szpuki nie muszę Państwu przedstawiać. Czołowa postać polskiego feminizmu, autorka Milczenia Owieczek. Dziennikarka, polityczka, kibicowałyśmy jej podczas kampanii, morderczej kampanii, widziałam to tempo, do Europarlamentu. Ale o plany polityczne zapytam później. Natomiast teraz może porozmawiajmy o Encyklopedii Gender. Może ty byś powiedziała kilka słów. No właśnie, przede wszystkim witam bardzo serdecznie i muszę powiedzieć, że czuję się trochę niezręcznie tutaj sama, dlatego że termin promocji Encyklopedii w Feminotece był inny, tylko ja nie mogłam się do niego dostosować. No i Ania chyba z siostrzanego wzajemnego naszego przywiązania pochodzącego jeszcze z czasów kongresowych, które dalej trwają, ale pod inną trochę postacią, jakoś tutaj mnie ściągnęłaś. Tymczasem dziewczyny z zespołu teraz po prostu nie mogły już przestawić jakoś swoich planów i wyszło na to, że ja reprezentuję cały zespół Encyklopedii, a to była naprawdę praca zespołowa, no stricte w takim najlepszym stylu kobiecych zespołów, to znaczy żadna, oczywiście szefową tego przedsięwzięcia jest Monika Rodaś-Grodzka, ale niechętnie bardzo przyznaje się do tego. I taki egalitarny sposób dzielenia się tą pracą, odpowiedzialnością i sukcesem typowy dla kobiecych grup powoduje, że ja się czuję szczególnie głupio teraz, tutaj, mając sama reprezentować nas. Ale przypomnę, że to była jeszcze oprócz Moniki, Kasia Nadana Sokołowska, Agnieszka Mrozik, Kasia Czeczot, Barbara Smoleń, Anna Nasiłowska, Ewa Serafin i Agnieszka Wyrubel i jeszcze inne osoby, które nam pomagały, ale to jest zasadniczy zespół. I encyklopedia jest jakby przygotowana w zespole Gender i Literatura Zespołu Badań Instytutu Badań Literackich, więc w tym sensie jest to fenomen, że udało się, mimo zachowania takiego pewnego literackiego motywu we wszystkich hasłach i sporych haseł dotyczących literatury, to jednak jest to genderowa encyklopedia w ogóle dotycząca nauk społecznych, humanistycznych, czyli zupełnie nie trzymałyśmy się tego pierwotnego pomysłu, żeby to była genderowa encyklopedia o literaturze. No ale ponieważ apetyt rośnie wraz z jedzeniem, to się rozhulało. To był trudny projekt, dlatego że początkiem jego był grant naukowy i w ramach tego grantu Monika wymyśliła, żeby nie robić tego 5, 10, 15 osób, tylko 100. To był jej genialny pomysł, który był też bardzo trudny w realizacji, dlatego że 100 osób skoordynować do pisania to jest koszmar. Każdy, kto wydawał jakąkolwiek zbiorową pracę czy publikację, wie, jak trudno jest po prostu autorów pilnować, doglądać tego. A jeżeli jest 100 autorów, to jest po prostu ubór, bo i terminy, i później już redakcja, i normalizacja tych haseł, w ogóle komunikacja nawet jest strasznie trudna. Natomiast to się udało i celem tego była właśnie nie tylko przygotowanie po prostu merytorycznego takiego kompendium wiedzy o gender, ale także integracja środowiska, badaczek, badaczy i również działaczy, bo tutaj parę haseł jest wyrosło w organizacjach. Ale generalnie jest to akademicka książka, ale popularyzatorska, więc wielki trud został włożony w to, żeby jak najmniej było tam żargonu naukowego, żeby mogły z tego korzystać dziennikarki, nauczycielki, oczywiście dziennikarze i nauczyciele,
również i jak najszerzej, żeby to się rozeszło. Kiedy się zespół podjął tej pracy, nie śniło się jeszcze nikomu o tej kampanii antygenderowej i całej tej nagonce, więc jak to się stało, że myśmy się po prostu rzeczywiście wstrzeliły, że to, ta praca się zaczęła 4 lata temu, tak? Nam się udało strzelić w ducha dziejów i rzeczywiście myślę, że naprawdę te publikacje tamtej strony, wyszło parę książek na temat gender, takich zohydzających czy piętnujących gender jako naukę straszliwą i tak dalej, ideologię. I to są prace albo bardzo wąsko traktujące temat, albo takie zbiorówki, które właściwie pokazują to tylko poprzez kontekst takiej antropologii chrześcijańskiej, też w taki sposób bardzo negatywny. A w naszych klasach jest to, że oprócz tego, że są czytelne i różnorodne, to każdy zawiera bibliografię. Powiedzmy, że można na podstawie przejrzenia tej książki zrozumieć, że to jest bardzo ugruntowana wiedza. I no, po prostu legalna, akademicka, szeroka wiedza, której nie można załatwić jednym czy jakimś takim zbiorem, jakiś haseł, że to jest cywilizacja tam, nie wiem, niszczycielska, czy tam jakaś ideologia postkomunistyczna, czy coś takiego. No wówczas należy, jeżeli się chce w ten sposób myśleć, no to trzeba się po prostu wypisać z takiej no, porządnej biblioteki i powiedzieć, nie znam, nie wiem, mam swoją wizję. Więc to się jakoś udało. To, że Rakład się rozszedł, jest oczywiście naszym szczęściem wielkim, bo naprawdę się nie spodziewaliśmy. I pierwsze rozmowy z wydawnictwem były o tym, że encyklopedie już dzisiaj nie idą, że nikt tego nie kupi, że książka będzie droga, że jest bardzo gruba. No ale oczywiście to jest też wielka zasługa Pawła Książkiewicza, szefa wydawnictwa Czarna Owca, który jest w ogóle przyjacielem rozmaitych przedsięwzięć, również wydawał przecież małe książki rozmaite i dużą książkę aborcji. To Kasia, z Kasią Bratkowską napisałyśmy, też wydała Czarna Owca i to było ich zamówienie. No i oczywiście, kiedy przyszłyśmy, okazało się, bo nie bardzo miałyśmy za co ją wydać na papierze. Też była jakaś historia dosyć smętna, że mimo, że zrealizowany został ten grant, to już nie było, książka nie dostała dotacji na publikację. I nawet były jakieś duże starania w tej sprawie, ale się nie udało. No i w związku z tym udałyśmy się do Pawła Książkiewicza z tym, że mamy gotowy tekst, ale nie mamy pieniędzy na wydanie książki. I on powiedział, że świetnie. No i to na razie taka jest moja historia, natomiast muszę powiedzieć, że miałyśmy już spotkanie promocyjne encyklopedii w Instytucie Badań Literackich. To było w ostatnią sobotę. Paulina Pilch, która tam siedzi na końcu, była na tym spotkaniu. Oczywiście wszystkie autorki nie zebrały się, dlatego że to jest 100 autorek i autorów, ponad nawet, z całej Polski, więc nie wszyscy mogli się stawić, ale było bardzo dużo osób i wszyscy raczej zadowoleni. Chociaż prawda jest taka, że po redakcji były takie głosy, że różne osoby mówiły na przykład, że nie poznają swojego hasła, ale uważają, że jest świetne. Bo bardzo nam zależało na tej językowej takiej pracy nad tymi hasłami naukowymi, żeby doprowadzić to do takiej czytelności, kiedy te teorie poststrukturalne, Lacan, psychoanaliza, bardzo często też żargon genderowy jest takim, to są takie trochę czasami klisze z angielskiego, którymi my się świetnie porozumiewamy, ale ci ludzie jakby mniej obyci z tym językiem nie. Więc naprawdę to przyświecało nam także jako badaczkom literatury i osobom troszczącym się o język, żeby to było po prostu dobrze napisane i podobno w 90% nam się to udało. W sensie takim, że są naleciałości pewne żargonowe, ale w ogóle to się dobrze czyta. No i tutaj przyszłyśmy do tego pytania. W takim razie, czy mogłabyś powiedzieć, co to jest gender? Bo... Muszę zajrzeć za encyklopedię. Ja to zawsze mówię... Ja zawsze mówię, że... Możecie zobaczyć, jak tutaj to... Że tutaj pierwotnym planem było to, żeby ta książka się nazywała Płeć w kulturze, ale ponieważ już przygotowywana była do wydania podczas tej całej nagonki, to stwierdziliśmy, że idziemy za ciosem, że to jest encyklopedia gender.
No ale płeć w kulturze, można tak powiedzieć, co to jest gender, ale ja to zawsze mówię, że to jest rodzaj. Bo w angielskim to male, female, neutral, gender, to jest rodzaj, to jest jakby gramatyka po prostu. Męskie, żeńskie i nijakie. No to jakby na tym się opiera w ogóle no, komunikacja. Rozróżniamy w ten sposób. To są rozróżnienia, które mają ogromny opis za tym idzie. To nie jest po prostu, to jest punkt wyjścia, tak? To nie jest po prostu, bo jakby cała dyskusja z tą stroną antygenderową polega na tym, że dla tej strony, która wychodzi właśnie z takiej katolickiej antropologii, nie ma czegoś takiego jak gender, dlatego że nie ma podziału na płeć i gender, tak? Płeć jest jakby od Boga dana, to jest jakby przedustawny porządek. Za tym idą role społeczne i to jest jakby zgodne z naturą i tego się już nie rozwija, nie relatywizuje, nie poddaje opisowi. Oczywiście to jest niemożliwością nie poddawać tego opisowi, ale tamta strona tak sądzi, że to jest jakby sztuczny termin, płeć kulturowa jest tożsama z biologią, tak? Ludzie są kobietami, mężczyznami, niewiastą i mężczyzną stworzył ich, kropka. No a oczywiście gender jest tym wielkim, wielkim opisem. Myśmy zresztą tutaj nie przeprowadziły żadnej rewolucji w tej książce. Myśmy opisały pewien stan badań, zasób wiedzy, który istnieje od 20-30 lat, nawet dłużej, bo przecież te genderowe badania miały w antropologii kulturowej dłuższą tradycję niż druga fala feminizmu. Ale tutaj oczywiście to Piotr Pacewicz, który prowadził nasze spotkanie promocyjne w IBLU, powiedział, że sprawdził sobie statystykę i rzeczywiście tam wyszło, że najczęściej cytowaną autorką jest Judith Butler. I to jest rzeczywiście ta patronka. No i dalej jest Simone de Beauvoir, mniej więcej jakaś taka lista istnieje. Sporo jest, jest też Adrian Rich, czyli feminizm, nie gender jeszcze, ale to jest, ona jest tutaj często. Pawia Janian, to też dobrze, bo jesteśmy jej uczennicami, przynajmniej połowa tego zespołu, czy dwie trzecie. Tu też zresztą Monika podkreślała, że ta nasza dbałość o język i przejrzystość też się bierze z tej szkoły janionicznej, bo to musi być wszystko czytelne. To znaczy sens jest taki, łatwe rzeczy, czyli to, co uchodzi za oczywiste i łatwe, czyli na przykład rodzaj męski, żeński, nijaki, co z tego wynika dla ludzi żyjących w społeczeństwach, to się wydaje oczywiste, ale my to traktujemy jako trudne i skomplikowane. Natomiast rzeczy trudne i skomplikowane, jak na przykład poststrukturalna, psychoanalityczno-lingwistyczna teoria Lacana, musimy opowiadać tak, żeby wszyscy to zrozumieli. Czyli trudne rzeczy staramy się czynić łatwymi, a łatwe rzeczy trudnymi. Tak mniej więcej na tym polega, to jest gender, właśnie na tym polega ta ideologia. Podważanie oczywistości, które, zresztą tutaj mamy we wstępie taki pasus, że przecież gender, cały ten bagaż, tak, ten kostium, ten cała ta otoczka, ta nas ludzi ubiera to, co jest rozumiane pod pojęciem kobieta, mężczyzna w różnych kultura czasami jest strasznie bolesna i jest nie tylko poprzez przemoc, okrucieństwa, tortury, gwałty, ale rozmaite niemożność korzystania z praw, z pełni rozwoju, z bycia człowiekiem, tak? To jest gender pod wieloma szerokościami geograficznymi dla kobiet, więc nie jest to sprawa umowna, jest to sprawa bezpośrednio dotykająca ludzi i ich praw. No dobrze, to zabawię się w adwokatkę diabła, czyli biskupów Kościoła katolickiego i zapytam Cię, co byś odpowiedziała osobom, które boją się, że gender zmienia płeć, zmienia orientację seksualną i niszczy naszą cywilizację? No po prostu powiedziałabym, że tak nie jest. Po prostu to jest fikcja, to jest nieprawda. To są zupełnie urojone jakieś wyobrażenia. Nie jest tak. Znaczy ludzie zmieniają niektórzy płeć, no ale to nie ma nic wspólnego z jakby faktem takim, że no nie wiem, że ludzie się naukowo zajmują teoriami w naukach społecznych czy rozmaitych humanistycznych, nie tylko zresztą, również biologii, medycynie, ale
nie ma takiej praktyki, żeby ludzie sobie zmieniali płeć. No po prostu no, nawet w całej tej nagonce, kiedy szukano tych genderowych przedszkoli, gdzie jakoby chłopcy byli przebierani za dziewczynki, to się w ogóle nie udało złapać na gorącym uczynku nikogo na tym, bo to jest po prostu bzdura. Po prostu to jest nieprawda. Czy nadchodzi taki moment, kiedy po prostu już masz dość tłumaczenia tego, co to jest gender, co to jest feminizm, co to jest równość? No ogólnie, że nie jesteś wielbłądem i że nie dążysz do zniszczenia świata i Polski razem z nim. Ale wiesz co, Ania, a mogę tobie zadać to pytanie? Bo to jest takie ważne pytanie, ale ja mogę powiedzieć, że nie. Czasami rzeczywiście mam dosyć, jak rozumiem, że to jest beznadziejna rozmowa, tak? Ale tak w ogóle to chyba nie. Jak to jest u ciebie? Tak, są momenty, kiedy też mam dość i ostatnio odmówiłam kilku walk w Kisielu, bo po prostu stwierdziłam, że jest to bez sensu. To nie służy niczemu oprócz tego, żeby rosły słupki oglądalności i żeby powstało wrażenie, że jest tu jakaś symetria. A mam wrażenie, że ta druga strona nie zachowuje podstaw uczciwości intelektualnej. To znaczy, feminizm może się nie podobać, równość się może nie podobać, ale wtedy trzeba uczciwie powiedzieć. Tak, chcę, żebyś siedziała w domu, tak, chcę, żebyś nie miała dostępu do rynku pracy, tak, chcę, żebyś nie mogła decydować o swoich prawach reprodukcyjnych. Ale wtedy to trzeba powiedzieć uczciwie i mam też wrażenie, że to całe oburzenie na ideologię gender tak zwaną, to przecież Kościół katolicki sam ma swoją ideologię na temat powinności kobiety, powinności mężczyzny, tak zwanego, jak oni to nazywają, geniuszu kobiety, który polega na tym, że kobieta ma być sprzątaczką i służącą i w tym się realizować życiowo. Nie żeby praca kobiet w domu nie była ważna, ale w momencie, kiedy to jest narzucone, to przestaje być w jakikolwiek sposób samorealizacją, tylko jest przymusem. Więc myślę, że jeżeli można mówić o ideologii gender, to można mówić o tym w kontekście właśnie Kościoła katolickiego. Chyba za bardzo. Chyba to ty. Ja powinna tobie zadać pytanie. Nie, ale wiesz co, ale ja dobrze, że to powiedziałaś, bo też myśmy rozmawiały o tym już z koleżankami z zespołu. I też mowa była o tym, że w tych telewizyjnych starciach medialnych jest strasznie trudno, jeżeli idzie właśnie o gender, dlatego że to nie jest taka zero-jedynkowa rozmowa. Każdy, kto trochę się tym zajmuje, zaczyna coś tłumaczyć i to jest tak nieprzystawalne do tego telewizyjnego sposobu rozmowy, gdzie musi być wszystko wielkim skrótem i bardzo, bardzo wyjaskrawione, że dochodzi do jakiegoś takiego rozjazdu komunikacyjnego, że właściwie no, wiele osób sądzi, że nie ma sensu się wdawać w ogóle w takie starcia, bo to jest takie, no, jeden nadaje na falach, prawda, Radia Maryja, drugi na BBC, no i nie ma jak się dogadać. Okej, okay, to kończąc ten wątek tej całej burzy, która została wywołana przez biskupów rzymskokatolickich, które hasło z tej encyklopedii dałabyś osobie, która nie jest zdecydowanym przeciwnikiem, ale słyszała, że o coś chodzi z tym gender i chciałaby się dowiedzieć o co. I które hasło byś tutaj zaproponowała i dlaczego do lektury? No to jest ciekawe pytanie. Ja myślę, że pod samym takim hasłem, jest hasło gender Karoliny Krasuskiej. Ona jest teoretyczką, bardzo, bardzo biegłą osobą w teorii filozoficznej i społecznej. To jest, myślę, no hasło takie, no zresztą świetne, Karolina Krasuska też zresztą pomagała nam przy rozmaitych problemach właśnie dotyczących terminów, różnych pojęć. Natomiast ja nie wiem, czy to jest właśnie to, no nie wiem, może gender studies po prostu, czy nie? No sama nie wiem, nie umiem, to jest za trudne pytanie dla mnie chyba. Ja lubię tą encyklopedię, lubię ją czytać. Dzień dobry, co pan robi? Dzień dobry, Karol, pani wykład dzisiejszy. Tak. Będzie też nagranie na YouTubie, więc zapraszamy, może pan mieć całe, nie tylko ze swojej. Nie, bo to nas tak się mówi.
Mnie na przykład troszkę to deprymuje. To jest nasza kamera, będzie można na YouTubie oglądać. To samo. Nic pan nie uszkadza. Ale będę robił relacje również z pani spotkania. To idzie do tego. No to jest trochę deprymujące. Proszę nie zasłaniać, jeżeli pan może być w tył. Zapraszamy do tego. Z przyjemnością. Jest nietolerancja, no tam jeszcze takie ludzie nastawiają na hajmy. Więc to już panowie zwrócili na siebie uwagę wszystkich. Myślę, że nadal o 2 minuty za długo ich poświęciłyśmy. Kontynuujmy nasze spotkanie wokół encyklopedii Jenna. Encyklopedia jest wyposażona w taki system odsyłaczy i te hasła odsyłają do siebie nawzajem. Odpowiednik linkowania. Tak. Więc jakby myślę, że to też na tym polega przeglądanie, czytanie encyklopedii, że się po prostu widać te powiązania. I trudno mi jest wybrać to jedno. No, ja wiem, no, no. To może twoje ulubione w takim razie? Nie mogę tak. Ja lubię encyklopedię, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę, jest dużo świetnych haseł, naprawdę jest świetne. Ostatnio właśnie poruszana była hura, taka sprawa, że Gazeta Wyborcza coś tam pisała na temat menstruacji. I był jakiś taki temat o tym, jakie to jest jakby ciągle trudne tam rozmowy w szkołach na ten temat i tak dalej. I jeżeli tam są takie sytuacje, kiedy rozmowa jest konieczna, a właśnie w encyklopedii jest hasło Kasi Czeczot, menstruacja, bardzo dobre hasło. I Piotr Pacewicz, który prowadził to spotkanie, mówił, że skserował od razu z encyklopedii i dał dziewczynom, które pisały artykuł w gazecie chyba, czy tak mi się zdaje, bo ja tego artykułu nie czytałam, że to jest bardzo pomocne, bardzo, bardzo, bardzo pomocne, bo wtedy można dać jakieś informacje takie podstawowe, językowe i tak dalej. To akurat przydatność w tym momencie. Ja nie wiem, no ja szczerze mówiąc, no tak szczerze mówiąc, to no lubię te hasła dotyczące literatury, no ale to jest moje... Tak jak groteska i romans, twojego autorstwa. Nie, romans jest współautorstwa, to tylko była po prostu taka pomoc redakcyjna z mojej strony, tam jest jeszcze chyba moim hasłem mit. Oj, nie wiem. Gender budgeting pokazuje, że to jest poważna rzecz, która dotyczy podziału pieniędzy na świecie, w rozmaitych gremiach decyzyjnych, tak? Gender mainstreaming to jest to, co straszy w dokumentach unijnych. Ludzie nie rozumieją, o co chodzi, bo widzą to słowo gender i zaczynają i opowiadają potem na przykład o konwencji antyprzemocowej, że tam jest gender. I to jest bezsensowne kompletnie. No to jest trochę naprawdę tak, że te rozmowy są absurdem, kiedy mowa jest o tym, że nie możemy ratyfikować konwencji, bo tam jest mowa o płci kulturowej, a jeżeli tam jest mowa o płci kulturowej, to znaczy, że to rozbija rodzinę. Więc ja nie, cała encyklopedia. Oczywiście są takie specjalistyczne hasła, jak właśnie te literackie, czy dotyczące filmu, czy dotyczące sztuki, czy dotyczące... Co tak patrzę tutaj, czy dotyczące no, takich teorii humanistycznych, ale jest na przykład profesor Fuszary hasło parytet. Nie umiem wybrać tego jednego, naprawdę. Myślę, okay, że... Skończmy z tym pytaniem, bo jak każda bibliofilka podróżasz się, już tam mam publiczność. W takim razie... Bo ja najpierw chyba mówiłam, że nie ma hasła... Pomyliłam się, bo tak mi się zdaje, że na początku powiedziałam, że nie ma hasła gender, a potem opisywałam to hasło, ale przepraszam, bo byłam przez chwilę rozproszona. Ale jak mówię, no są takie hasła jak na przykład kino kobiet czy kobieca literatura popularna, no to może aż tak bardzo wszystkich nie obchodzić, ale z drugiej strony jak już ktoś czyta encyklopedię, to na pewno też czyta książki. Ale nie tylko kobiety są autorkami. Mamy tutaj też, no nie parytetowo, ale pewną reprezentację kolegów. Kwotową. I taką dużą byłoby właśnie pokazanie, że to oczywiście to ma taki feministyczny przegląd. Nie będziemy tego ukrywać, ale nie jest to poświęcone płci żeńskiej jedynie. Trochę już odpowiedziałaś na to pytanie.
Natomiast chciałabym zapytać Cię, o kim myślałaś pracując nad swoimi hasłami, o kim w ogóle zespół redakcyjny myślał, dla kogo jest ta encyklopedia, komu się może przydać? Wspominałaś tu o nauczycielkach. Mm-hmm. O nauczycielkach jakiego przedmiotu myślisz? Jacy jeszcze ludzie, czy na przykład dziennikarze z tej książki mm-hmm. mogą korzystać? Czy oni w ogóle wiedzą, co to jest, na czym polegają gender studies, czy po prostu chcą zaprosić Ciebie i jakiegoś księdza i robią z tego po prostu bitwę, a sami nie wiedzą, o czym mówią tak naprawdę? No, myślę, że wiedzą. Już teraz tak. Rzeczywiście do czasu tej nagonki antygenderowej to słowo było z trudem jakoś wypowiadane w mediach. Nie było ono w ogóle rozumiane. Ale ponieważ te dyskusje są i ponieważ ci rozmaici przeciwnicy nauki o kulturowych uwarunkowaniach płci wypowiadają swoje argumenty, no to siłą rzeczy dziennikarze musieli zajrzeć, tak, posprawdzać, jakoś chyba wiedzą już, że to jest płeć kulturowa, tak. I że oczywiście ta sprawa w ogóle, to tutaj też jest opisane w encyklopedii, że ten problem z tym słowem, tak, obcobrzmiącym, wynika z po prostu tego, że w języku angielskim są jakby te rozróżnienia już tak na rodzaj i płeć, w sensie seks, czyli biologię ścisłą, bo seks po angielsku, no to jest płeć, tak, ale gender to jest ta płeć w kulturze, tak, czyli mamy dwa słowa, kiedy po polsku mówimy seks, to znaczy seksualność, to nie jest to samo, co to, że jest tylko kobietami i mężczyznami, więc jakby to tylko i był pomysł przetwarzania dziejów, jak profesor Hoy i profesor Fuszera i profesor Środa zakładały pierwsze studia podyplomowe Gender Studies przy Uniwersytecie Warszawskim, zresztą pierwsze w tej pokomunistycznej Europie. I był pomysł, żeby je nazwać właśnie studiami nad rodzajem, czy coś takiego, żeby to używać po polsku tego słowa rodzaj, że ta społeczna i kulturowa tożsamość płci to jest coś takiego skomplikowanego się wydaje, ale z kolei ten rodzaj się trochę inaczej nam kojarzy, prawda, z księgą rodzaju. Właśnie nie niesie tej wiadomości, że tutaj chodzi o rozróżnienia dotyczące męskie, żeńskie i nijakie, tak? Więc to jest pewien zamęt po prostu terminologiczny. I myślę, że na podstawie tego zamętu terminologicznego powstał cały ten absurd. A z drugiej strony myślę, że też chodzi o to, że można powiedzieć, że pewnego rodzaju jest taka historyczna, wynikanie historyczne, taka konsekwencja, to znaczy do pewnego momentu to były studia kobiece, women's studies, czy feminist studies, czy feminizm jakby poprzedzał tą teorię genderową. I myślę, że dzisiaj w Polsce, mimo wszystko, mimo tego stereotypu feministki i tego całego oporu, który istnieje, to jednak mówienie o przeciwko feminizmowi jako takiemu, mówienie o tym, że feminizm jest tylko szkodliwą ideologią, postkomunizmem i takich rzeczy, które się mówi teraz o gender, to już by nie było takie proste jednak. Bo dlatego, że już nawet kobiety, które mają bardzo konserwatywne upodobania i jakoś wiążą swój światopogląd z prawicą, to mimo wszystko nawet tam to jest ta wiedza o tym, że istnieje nierówność, istnieje dyskryminacja i że kobiety mają gorzej. To jest już wiadome i nawet trudno już byłoby temu przeczyć. Trudno byłoby usiąść i powiedzieć, wy kobiety i właśnie macie, wymyśliłyście sobie, że jest gorzej. No to my wtedy mówimy płace, przemoc, prawda, i tak dalej, zdrowie, zaczynamy mówić. No i co? I trudno jest powiedzieć, że tego nie ma, tak? Więc ta dyskusja z feminizmem już nie jest taka oczywista. Po prostu kobiety już znają swoje własne doświadczenie w tym wymiarze, tak? Wiedzą, że nam jest gorzej. I takie napadanie na feminizm, ja tak myślę. A pod gendem się kryje też homofobia, pod napadaniem na gender się kryje też homofobia, która jeszcze ciągle całkiem nieźle się ma. I tu można zacząć właśnie opowiadać o tym, o tej degeneracji, o tym jakimś tam zwyrodnieniu, tam nie wiem, czy czymś takim. Tutaj ja jestem za tym, żeby nie powtarzać argumentów biskupów rzymskokatolickich, mają dość własnych ambon i mediów. Natomiast chciałam Cię zapytać, po co w ogóle są gender studies?
I dlaczego jest teraz ten atak na równość? Może po prostu nie powinniśmy mówić o ataku przeciw gender, bo to brzmi idiotycznie. Co to znaczy atak na gender? Przecież jest kultura, są pewne role społeczne, normy, wartości. Jakby człowiek to coś więcej niż czysta biologia i jakby nie można tego kwestionować. Więc po co nam gender studies i po co twoim zdaniem jest ten atak na równość pod nazwą atak na gender? No ja myślę, że gender studies są po to, ja mogę powiedzieć, jak to było w moim przypadku, tak, ja się zajmowałam literaturą, ale od razu powiem właśnie, że ta encyklopedia, która powstała w gronie badaczek literatury, ona rozszerzyła się tak bardzo na nauki społeczne, filozofię, również historię i to bardzo jest ważne, że historyczki tutaj dużo bardzo wniosły. Bo nie da się, jakby kiedy się już zajmujemy trochę tym, uprawiać ściśle jednej swojej działki poza kontekstem, tak? Więc takie badania nad literaturą, jeżeli mają, stosują te kategorie, to siłą rzeczy, jeżeli na przykład Agata Zawiszewska pisze o Irenie Krzywickiej, tak? Tutaj w Bibliotece Feminoteki, w księgarni jest sporo książek Agaty Zawiszewskiej, myśmy miały przyjemność razem pracować przy takim projekcie teatralnym o Krzywickiej. W każdym razie to po prostu już nie są takie książki, w których ona analizuje na przykład budowę tekstu, styl Krzywickiej, tak, jak ona pisała, tylko podejmując temat jej publicystyki, no musi opisać kulturę dwudziestolecia, położenie kobiet w tym czasie, prawda? Mnóstwo rzeczy z tego wynika i to nie dotyczy tylko takich pisarek jak Krzywicka, która była zaangażowana, była feministką, ale nawet jeżeli, tak jak Krystyna Kłosińska, która wydała taką wielką monografię, to się nazywa Feministyczna krytyka literacka i to jest właśnie pokazanie, jakie są narzędzia do badania literatury, te właśnie narzędzia feministyczne, kiedyś, dzisiaj nazywamy je genderowymi, ona pokazała, jak zaczęły badaczki w latach 70. zajmować się literaturą, gdzie tam, powiedzmy, takim początkiem tego jest, powiedzmy, esej Virginia Woolf, Własny pokój, o literaturze, dlaczego nie ma literatury kobiet, a później te badaczki analizowały takie powieści kanoniczne, jak